Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Kapelusznik i zrobiłem już materiał 7 powodów, dlaczego kocham One Piece. To dzisiaj dla równowagi porozmawiamy sobie o trzech rzeczach, które mi w One Piece przeszkadzają. Także zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz, a zatem zaczynamy. One Piece to super masywna seria, która ma niewiarygodnie wielki, żyjący świat i przy tym pokazuje on wiele mrocznych rzeczy, do jakich ludzie niestety są zdolni. Idealnym przykładem jest eksterminacja całego państwa, gdzie wychowywał się Law, w wykonaniu światowego rządu, istny terror i piekło. Natomiast moim zdaniem punktem zwrotnym, który mniej uwiarygadnia całe to brutalne uniwersum, jest to, że autor ma problemy z zabijaniem postaci. Owszem, tak jest jego styl pisania, że zawsze stara się znaleźć coś tam dla każdego do roboty, tak jednak przez to mamy masę fałszywych śmierci, jak chociażby Pel z Alabasty, czy Pagaja za Skypi, a na Wano ilość fałszywych zgonów osiągnęło jakieś apogeum. Trudno traktować póki co poważnie wojnę z dwoma imperatorami, skoro nikt nie ginie. Mam nadzieję, że Oda do końca tego arku szybko odwróci tę sytuację. Natomiast moim zarzutem i problemem już do całej mangi jest to, że powinno być jednak więcej zgonów, żeby nieraz podkreślić dramaturgię całej sytuacji, a nie mimo zagrożenia ostatecznie ze wszystkimi jest wszystko w porządku. I wracamy w sumie do punktu wyjścia. Dochodzi także aspekt natłoku postaci. Niektóre postacie zachowane przez Odę, chociażby Pond, spokojnie mogłyby umrzeć, bo nic więcej do historii nie wniosą, a śmierć miał piękną, subtelną i poruszającą. Dlatego jego powrót w historii zakładkowej zniesmaczył fanów. Jak już mówiłem, One Piece jest ogromną mangą i światem i jak to bywa w takich tytułach, nie wszystko idzie pokazać. Arki w tym tytule są gigantyczne i to dobrze, wszystko wszyscy wiemy. Dlatego zrozumiałym jest, że autor nie pokazuje nam całkowicie całej fabuły, gdyż to by zajęło całe lata. Natomiast problemem jest to, że gdy przez powiedzmy to pierdoły cierpi sama fabuła. Zrobiłem już film o paradoksie Ody, gdzie szerzej o tym opowiadałem, ale Oda jest maniakiem ciekawostek, gier słownych, szczegółów i jak najdogłębniej chce nam pokazać daną lokację. Zaczyna się wtedy masowe rysowanie randomowych postaci, zbędnych kadrów, czy nawet pokazywanie głupiego wchodzenia po schodach bez kontekstu itd. Ale przez to wszystko nie ma czasu i miejsca pomieścić ważniejszych rzeczy fabularnych czy walk. Dlatego autor przeważnie na obecnym etapie fabuły pokazuje walki tylko częściowo, bo trzeba w dużym natłoku niestety pokazywać wszystko inne. Albo walki kompletnie idą off panel i wracamy, gdy już jest po wszystkim. Początki serii na szczęście tego problemu nie miały, ale Oda chce jak najszybciej skończyć serię, a jednocześnie dalej ma czas na przedstawianie nam jakichś losowych i mało znaczących rzeczy, ale całość już omówię w osobnym filmie. Ten punkt łączy się z punktem poprzednim i też się łączy z paradoksem. Oda chce kończyć mangę, a nadal mu zdarza się przedłużać niektóre akcje czy arki, mimo występowania masowego off-panelu. To tylko pokazuje, ile ten geniusz ma w głowie, ile rzeczy chciałby nam pokazać. Natomiast co do samego zarzutu, to taka Dressrosa. Głupie odliczanie ze wstaniem Luffy'ego trwało w nieskończoność i sam ark jest idealnym przykładem tego, że dosłownie wszystko można rozciągnąć. Był to tak masakrycznie przeciągnięty ark, że wielu fanów odbiło się od czytania mangi na pewien czas. Z bardziej bliższych przykładów to wątek Ice Oni, który spokojnie można by było bardziej skrócić. Dłużył się przez wiele rozdziałów, gdzie i tak głównie dotykał randomowych postaci, więc człowiek nie czuł prawie żadnego poczucia zagrożenia. I szczerze, to nawet cały wątek można wyciąć, nic byśmy nie stracili, bo tak naprawdę nic się nie zmieniło, co by miało znaczenie dla całej wojny. Szkoda, że Oda tak nie rozciąga walk, które tak bardzo chcemy oglądać, tylko głównie mniej ważne rzeczy. Ktoś zapyta, czemu filmik trwa dalej, a powody już się skończyły.
No bo tutaj chcę wyjaśnić bardzo ważną kwestię. Do Ody serio ciężko się przyczepić w czymkolwiek. Manga ma ponad 1000 rozdziałów, a wszystko jest w miarę spójne. Oczywiście jak się bliżej przyjrzeć wszystkiemu, to ktoś szukający wad zawsze je znajdzie, ale dzięki wielu plusom, jakie posiada ten tytuł, przymykamy oczy na niektóre sprawy i cieszymy się dalej z tego, co dostajemy. Jednakże w tym filmie chciałem po prostu poruszyć kilka kwestii, które mnie osobiście bolą. Nie ma tego dużo, ale serio czasami nie warto szukać minusów na siłę. Oczywiście sam z siebie na poczekaniu miałbym więcej zarzutów, ale nie są na tyle wielkie, by robić z nich osobny duży punkt. Także chcę, byście wynieśli z tego filmu dwie małe lekcje. Trzeba zachować odpowiedni balans między tym, o co się czepiamy, a nadmierną ochroną i pobłażliwością wobec autora i jego dzieła. Kochajmy One Piece, ale pamiętajmy, nic nie jest bez wad. Także ja byłem Kapelusznik, jeżeli się spodobało, zostaw subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.